Dzień dobry, tu Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Z okazji urodzin Strategy and Future mija rok bowiem od kiedy zaczęliśmy publikować materiały, filmy i inne rzeczy na naszej stronie. Chcemy to uhonorować poprzez wybór najciekawszych fragmentów rozmów moich i Marka Budzisza z naszej serii o sytuacji wojskowo-strategicznej Rzeczypospolitej na Wschodzie. Mam nadzieję, że jesteście z nami i widzicie, że Strategy and Future nie ustaje w trudach, żeby opisywać rzeczywistość i strategie możliwe i teoretyczne i istniejące na wschodzie, na północy, na południu, na zachodzie, na Pacyfiku, na Atlantyku, ale przede wszystkim w obszarze bezpośredniego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Miłego oglądania, dziękuję. Jak popatrzymy na Morze Bałtyckie, to widzimy dwie ogromne wyspy na Zatoce Ryskiej, które zaznaczone są kolorem właśnie takim kontrolowanym przez Rosję. No otóż to jest Huma i Sarema. Otóż wydaje się być oczywiste, że Rosjanie będą musieli zająć te dwie wyspy specnazem, piechotą morską, żeby rozstawić tam systemy antydostępowe, systemy zwalczania napadu powietrznego, systemy przeciwokrętowe, po to, żeby ograniczyć możliwość raz komunikacji morskiej do państw bałtyckich, no do Estonii całkowicie, na Łotwę również, to kontroluje południową wyspę, ten kontroluje podejście pod Rygę i pod inne porty państw bałtyckich, ale no przede wszystkim to spowoduje również to, że ten bombeland dostępowy rozciąga się prawie na całe Morze Bałtyckie na podejściu do państw bałtyckich. Innymi słowy, pojawia się kluczowe strategiczne pytanie. Czy czasem państwa NATO nie powinny prewencyjnie zająć te wyspy i mieć tam wojsko? Żeby czasem nikomu do głowy nie przyszło zająć na wypadek wojny. Co Polacy na to? Co Szwedzi na to, którzy nie są w NATO? Czy nie powinno być to ćwiczone? Zwrócę uwagę, że w zeszłym roku siły zbrojne RP przerzuciły jednostkę morską, jednostkę rakietową na jedną z tych wysp, żeby pokazać Rosjanom. To są kluczowe rzeczy. Te wyspy, gdyby stacjonowały tam wojska natowskie i systemy antydostępowe, na przykład polska jednostka rakietowa, to proszę zwrócić uwagę, że zamykają dostęp do Zatoki Fińskiej w flocie rosyjskiej, która musiałaby wyjść z Kronsztadu, z Sankt Petersburga pod lufami, czy pod tak zwanymi lufami symbolicznymi morskiej jednostki rakietowej Sił Zbrojnych RP. To są niebagatelne zdolności i te wyspy są kluczowe. Co się będzie na nich działo? W czasie pokoju, jak będą przedmiotem rozpoznania przez Federację Rosyjską, będzie świadczyło o intencjach. Tych wysp jest więcej w ogóle na Bałtyku, z całą swoją drogą. Tu trzeba jeszcze dodać dwa elementy. No, to nawet na tej mapie widać dokładniej, że mamy jeszcze Gotlandię szwedzką i Bornholm duński. Kontrola tych dwóch wysp właściwie oznacza kontrolę całego Bałtyku i możliwość blokowania żeglugi na Bałtyku, ale też oznacza oczywiście ryzyko po stronie podmiotu, który może chcieć je zająć, czyli w tym wypadku Federacji Rosyjskiej, że obydwa te państwa wejdą do wojny, co nie jest pożądane. To jest jakby pierwszy element. Drugi element dotyczy regularnie prowadzonych ćwiczeń. No, siły natowskie niedawno ćwiczyły zarówno stawianie zapór minowych na Bałtyku, jak i ich zdejmowanie, co jest jakimś elementem taktyki, a w kwietniu mieliśmy do czynienia z dużymi, chociaż może nie na skalę ćwiczeń Zapad, manewrami Bałtyckiej Floty Morskiej i sił i jej podległych. Tam były takie elementy ćwiczone, jak między innymi wysadzanie desantu z morza, ale również przeloty lotnictwa strategicznego, przygotowania do salwy niewykluczone, że nuklearnej. Więc w tym sensie to też pokazuje intensywność tych ćwiczeń, pokazuje, jakie scenariusze są brane pod uwagę. Tak, dobrze, żeśmy rozpisujemy to naprawdę na czynniki pierwsze. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, Bornholm kontroluje podejście z cieśnin duńskich. Rosjanie, Sowieci okupowali Bornholm jeszcze po II wojnie światowej, bo wiedzieli, że kto kontroluje Bornholm, kontroluje wyjście i wejście z cieśnin duńskich, czyli główne wąskie gardło. Gotlandia kontroluje ruch na środkowym Bałtyku. O wyspach Zatoce Ryskiej już powiedziałem. Trzy podstawowe wnioski. Po pierwsze,
środowisko Bałtyku i geografia Bałtyku powoduje konieczność zmierzenia się z proaktywną postawą NATO, w szczególności sił zbrojnych RP. Dlatego, że na przykład kontrola tych wysp i niedopuszczenie Rosjan powoduje, że można postawić skuteczną blokadę morską na ciśnienie na Zatoce Fińskiej, na wejściu do Zatoki Fińskiej. A z historii wiemy, że skuteczne postawienie zaporowe blokady na Zatoce Fińskiej powodowało kontrolę Bałtyku. Niemcy to robili Rosjanom w wojnach światowych. Więc ma to ogromne znaczenie teraz. W szczególności ograniczylibyśmy ruch rosyjskiej flocie, która mogłaby, gdyby nie było to ograniczone, pływać sobie po Bałtyku z piechotą morską i decydować, to może Bornholm i wtedy na przykład system antydostępowy nic już nie płynie na Bałtyk, a może Gotlandia, a może właśnie Chiuma i Sarema. Innymi słowy, sytuacja geograficzna i związana z nią sytuacja strategiczna zmusza do myślenia prewencyjnego i aktywnego na Bałtyckim Teatrze Operacyjnym w kontekście rosyjskim. Nie można czekać biernie. I tu się oczywiście pojawia problem spójności NATO, bo NATO jest sojuszem obronnym i generalnie właśnie trzeba musi coś zacząć i wtedy wszyscy będą się naradzać i Rosjanie mogą mieć przewagę operacyjną, podczas gdy geografia zmusza do działań aktywnych. Zmusza do działań aktywnych, wyprzedzających pewne rzeczy, uniemożliwiających, odsuwających zagrożenie. To chcielibyśmy na to zwrócić uwagę i powinna być odpowiednia polityka przyjęta. Policy should be adopted, jak się mówi po angielsku. I państwo polskie powinno też tutaj, bo ma swoje interesy, forsować się w odpowiedni sposób. Druga rzecz jest taka, warto na to również zwrócić uwagę, że Szwecja, która nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, dominuje nad Bałtykiem. To znaczy jej linia brzegowa powoduje, że bez terytorium Szwecji, bez wzięcia udziału Szwecji w ewentualnej wojnie, trudno jest planować jakiekolwiek operacje w państwach bałtyckich. Proszę zwrócić uwagę, co by było, gdyby Rosjanie uderzyli na państwa bałtyckie i lotnictwo amerykańskie z Europy Zachodniej oraz z północnego Atlantyku musiałoby operować nad państwami bałtyckimi, żeby wspierać siły lądowe natowskie i bałtyckie w państwach bałtyckich. Przecież Szwecja musi być w grze, w ten czy w inny sposób. Dlatego, że to się dokonuje nad jej terytorium. Szwecja kontroluje Gotlandię, Szwecja kontroluje przestrzeń powietrzną. No ta mapa nie oddaje ogromu Szwecji, ale Szwecja ma ogromnie dużo do powiedzenia w tej sprawie i dlatego należy obserwować doktrynę polityczną i wojskową Szwecji. Ona wcale nie jest taka neutralna, jakby się wydawało po stronnym obserwatorom. I między innymi dlatego Rosjanie wykonują działania wobec Szwecji, które mają ją zniechęcić do ewentualnego stania po stronie NATO wprost. Innymi słowy, toczy się gra o Szwecję. Dlatego, że obecność Szwecji w dorozumianym sojuszu, na przykład z Polską, Finlandią, jest game changerem dla Rosji i stawia ją w bardzo niekorzystnej sytuacji. Trzeba coś optymistycznego powiedzieć. Mianowicie Szwecja i szwedzkie elity mają dość podobną ocenę sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Szwecja jest państwem, które wydaje dużo na zbrojenia i chce swoje wydatki powiększyć. Nawet w ubiegłym roku była mowa, no nie wiemy jak sytuacja po COVID będzie wyglądała, ale w ubiegłym roku była mowa o wprowadzeniu specjalnego podatku na potrzeby wzmocnienia sił zbrojnych. Jeśli też zobaczymy, jak wygląda polityka państw Unii Europejskiej wobec Rosji, to Szwecja jest zawsze tym państwem, które prezentuje dość twardą postawę, co jest pochodną oczywiście oceny zagrożenia i oceny ryzyk. Z tego nie można wywodzić stuprocentowej pewności, że w razie konfliktu, bo jest jeszcze pytanie o skalę tego konfliktu i o genezę, że Szwecja włączy się po stronie państw NATO do konfliktu, no ale trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o klimat polityczny, to zdecydowanie Szwecja jest tym partnerem, który opowiada się za wzmocnieniem jakby potencjału obronnego Zachodu na wschodzie. Tak. Proszę zwrócić również uwagę, że Estonia położona najbardziej na północy
ma chyba najlepsze siły zbrojne spośród państw bałtyckich, zreformowane, zbudowane właściwie od początku lat 90. Pomimo tego, że ma mały potencjał populacyjny, ekonomiczny, to no, tutaj jest też najbardziej eksponowana, co tu dużo mówić, już na kierunku talińskim, prawda, z Narwi na granicy łatwo dostać się do Talina. Najsłabszym elementem tego uniwersum jest Łotwa. Jeżeli się spojrzy na geografię, na terenową państw bałtyckich... Jacek, jeszcze jedno słowo, przepraszam. W istocie jest tak, jak powiedziałeś, jeśli chodzi o potencjał wojskowy Szwecji, tylko że trzeba tu zwrócić uwagę na dwa elementy, a może nawet na trzy. Po pierwsze, Szwecja swoją politykę obronną czy politykę modernizacji sił zbrojnych raczej orientowała na Finlandię niż na pozostałe państwa regionu, a to oznacza, to jest jakby drugi wniosek, że państwa regionu nie mają wspólnej polityki modernizacji sił zbrojnych, wspólnej polityki zakupowej, wspólnych ośrodków dowodzenia, to się dopiero dzieje. A zatem pytanie, które trzeba postawić, bo my mentalnie traktujemy państwa bałtyckie jako jedność, czy Szwecja w razie konfliktu będzie stroną występującą wspólnie z państwami NATO, jeżeli na przykład nie zostanie zaatakowana? Można sobie wyobrazić sytuację taką, że nastąpi destabilizacja sytuacji na Łotwie, głównie przez znaczącą mniejszość rosyjską. Trzeba pamiętać, że kwestia językowa na Łotwie już jest eksploatowana przez Moskwę od długiego czasu i w zeszłym roku nawet udało jej się doprowadzić do takiej rezolucji Parlamentu Europejskiego, którą poparli przedstawiciele wszystkich państw potępiających politykę tożsamościową Łotwy. Więc w tym sensie tu nie ma stuprocentowej pewności, że w godzinie próby nie będziemy mieli do czynienia ze strategią obliczoną na przykład uchronienie swojego terytorium przed agresją rosyjską, zwłaszcza jeśli sytuacja na Łotwie będzie sytuacją nie bezpośredniej agresji, tylko na przykład znaczącej destabilizacji, trochę przypominającej to, co się stało na wschodzie Ukrainy. To jest jakieś pytanie, które trzeba stawiać. Tak, jednocześnie to pokazuje, że pomimo tego, że Szwecja nie jest sojusznikiem traktatowym, jest kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego i powinna być przedmiotem polityki państwa polskiego, określonej polityki bezpieczeństwa, gdzie powinna być znów szuflada 1, 2, 3 na wypadek różny. Tak? Zresztą w mniejszym stopniu, ale również Finlandia powinna być celem polityki państwa polskiego. Proszę zwrócić uwagę, północ Zatoki Fińskiej. Finlandia kontroluje linie komunikacyjne Federacji Rosyjskiej, wojskowe, ale też cywilne, no, dla handlu morskiego. I gdyby Finlandia była wraz z Szwecją po stronie Polski i państw bałtyckich w wypadku wojny z Rosją, Rosjanie mają bardzo ograniczone możliwości wojskowe na Bałtyku, zarówno co do komunikacji morskich, ale też do linii powierzchni. Muszą bardzo dużo zasobów zatrzymać przy Sankt Petersburgu, żeby chronić drugie największe miasto Federacji Rosyjskiej przed różnymi rzeczami. I to pokazuje, jak znów geografia, bliskość sojusznicza, wspólność interesów potencjalnych jest dużo ważniejszą walutą i rzeczą niż papierowe bycie sojusznikiem z Portugalią, której tu nie ma tu interesów, nie ma żadnych zdolności. I dzisiaj z Markiem Budziszem kontynuujemy nasz cykl o sytuacji wojskowo-strategicznej Rzeczypospolitej na wschodzie. Witaj, Marku. Witam, dzień dobry. Przełączymy się zaraz na planszę, na której skończyliśmy poprzedni cykl i będziemy kontynuować nasze rozważania. No, od razu powiem, że postaramy się też wpleść tym razem rozmowę o stacjonowaniu rakiet na wschodniej flance, co wiązałoby się z nową postawą strategiczną amerykańską wychodzenia z traktatu INF. Postaramy się gdzieś na tych planszach strategiczno-wojskowych też wskazać, jakie to miałoby znaczenie.
Mam nadzieję, że wszystko widać. Potwierdź, Marku. Tak, widzimy. Tak, ja widzę. Dobrze, skończyliśmy na tej planszy, więc może jeszcze chwilę o niej. Ona jest taka bardziej ogólna i pokazuje to, co, o czym mówiliśmy poprzednio, czyli że nie ma czegoś takiego wschodnia flanka i przez co rozumiano politycznie dostęp do państw bałtyckich z punktu widzenia potrzeby odstraszania poprzez denial, tak, poprzez uniemożliwianie Rosjanom uzyskania łatwego zwycięstwa państw bałtyckich, tylko z perspektywy zwłaszcza interesów Rzeczypospolitej, ale też z perspektywy Rosji i w ogóle sztuki wojennej i w ogóle odstraszania. Naszym zdaniem jest to jeden wielki front od Morza Czarnego po Morze Bałtyckie, a jeżeli spojrzymy na szerszą perspektywę, bardziej już rosyjską, to być może nawet od Arktyki aż po wschodnie Morze Śródziemne. I Polacy muszą sobie z tego zdawać sprawę. Tu jeszcze jeden taki wątek. Poruszaliśmy kwestię odstraszania. Są dwa rodzaje odstraszania. Dobrze rozumieć różnicę. Deterrence by denial i deterrence by punishment. Deterrence by denial, czyli odstraszanie poprzez podnoszenie kosztów uzyskania sukcesu przeciwnikowi, a deterrence by punishment poprzez surowe ukaranie jego czynów, niezgodnych z naszymi zaznaczonymi czerwonymi liniami. Rozróżnienie ma moim zdaniem bardzo duże znaczenie dla Polski, dlatego że deterrence by denial nigdy nie wiadomo, jak bardzo kosztuje to przeciwnika i może mieć ochotę testować, a jednocześnie wciąż pozostawia pole negocjacyjne, zwłaszcza pole negocjacyjne rękami tych, którzy są w regionie. Podczas deterrence by punishment od razu przechodzi w drabiny eskalacyjne do maksymalnego użycia środków, co byłoby zgodne z interesem państwa polskiego, na przykład poprzez Rosjanie od razu wiedzieliby, że zostaną zbombardowani nuklearnie przez Stany Zjednoczone i w ogóle by im do głowy nie przyszło wchodzić na Łotwę, ale z jakiegoś powodu posture, czyli sygnalizacja strategiczna poprzez takie, a nie inne rozmieszczenie zdolności wojskowych na wschodniej flance jeszcze, wskazuje tylko na deterrence by denial. Moim zdaniem jest to wyraźny sygnał polityczny, że Amerykanie nie mają apetytu na wielką wojnę z Rosją, a zatem to zmienia sytuację strategiczną państwa polskiego. Czy chciałbyś, Marku, coś powiedzieć na ten temat? Wydaje mi się, że to wynika też z oceny relacji sił i środków dokonywanej przez strategów amerykańskich, a mianowicie ten pogląd dość często pojawia się w rozmaitego rodzaju publikacjach. Oni uważają, że szczególnie jeśli chodzi o wojnę o państwo bałtyckie, bo pewnie taki termin byłby tu bardziej adekwatny, Stany Zjednoczone nie kontrolują łańcucha eskalacyjnego. I w tym sensie kontrola łańcucha eskalacyjnego znajduje się w ręku Rosjan. No i to jest postrzegane jako dość istotny element słabości czy nierównowagi sił. Więc pewnie ta wyraźnie sygnalizowana niechęć do konfliktu z Federacją Rosyjską, ona jest pochodną też oceny własnych możliwości własnych sił. No właśnie, to jest też bardzo ciekawy wątek z tego punktu widzenia, dlatego że to podkreśla określoną sygnalizację strategiczną. I tak jak mówiliśmy wcześniej, nie jest to zgodne z optymalnym interesem państwa polskiego, dlatego nasi politycy chcieliby oczywiście deterrence by punishment, chcieliby pełnych zdolności i chcieliby obecności Amerykanów jak najdalej na wysuniętych flankach, bo inaczej rozkład ryzyka zmienia się i to państwo polskie i siły zbrojne RP jako główny czynnik tej postawy deterrence by denial byłby punktem ciężkości, tak? Zgodnie z klausewicowską koncepcją wojny, że eliminuje się punkt ciężkości u przeciwnika, punktem ciężkości jest terytorium państwa polskiego na wypadek wojny o państwa bałtyckie, jak i siły zbrojne RP, które muszą otwierać korytarz czy przesmyk suwalski, żeby stworzyć dogodną podstawę operacyjną z Polski do państw bałtyckich, co czyni nas przedmiotem, miejscem konfliktu. Czyli deterrence by punishment nie byłoby tak.
Znaczy, tu jeszcze jedną rzecz trzeba dodać, która wydaje mi się niezwykle istotna, a w Polsce jakoś w zastanawiający sposób niedomyślana, czy nieprzemyślana do końca. Mam na myśli zmianę, która została obwieszczona w 2008 roku w amerykańskiej Narodowej Strategii Obrony, która w gruncie rzeczy sprowadza się do odejścia, i to jest istotne, od takiego paradygmatu prowadzenia dwóch wojen równolegle przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych na rzecz prowadzenia tego, co się określa mianem półtora konfliktu zbrojnego, czyli jednej wojny pełnoskalowej i drugiej wojny o mniejszym charakterze. Trwają oczywiście dyskusje na temat tego, która z tych wojen i z kim mogłaby by wybuchnąć, natomiast generalnie oznacza to przeniesienie, i tak też jest odczytywane, jako przeniesienie uwagi głównie na teren Azji Południowo-Wschodniej, bo tam się ocenia, że perspektywa wielkiego konfliktu kinetycznego jest większa. Natomiast tak zwana mniejsza wojna miałaby być reakcją na to, co się nazywa jako skorzystanie z okienka możliwości przez potencjalnego adwersarza. Miałoby to polegać na tym, że Stany Zjednoczone zaangażowane w konflikt na drugim końcu świata mogą spotkać się z agresywnymi posunięciami na przykład Federacji Rosyjskiej, ale tu już w doktrynie obronnej Stanów Zjednoczonych zaczyna się myśleć, że o tym, że miałaby być to charakter wojna o mniejszym wymiarze i z zaangażowaniem znacznie mniejszych środków. Za tym idzie przemyślenie całego systemu sojuszy i pojawia się teza, która mówi o tym, że taki ścisły, wielostronny sojusz wojskowy, jakim jest NATO, już nie do końca odpowiada nowoczesnym wyzwaniom sytuacji międzynarodowej, że niewykluczone, że NATO będzie ewoluowało w stronę takiego sojuszu węzłowego, czyli takiego nodal defense, jak to się określa, gdzie będą jakby ośrodki odgrywające kluczową rolę w systemie obronnym i nieco mniej zaangażowane, czy skoncentrowane na nieco innych teatrach działań wojennych, czy postrzegających nieco inaczej ryzyko bezpieczeństwa. I trzeci element, który z tym się wiąże w sposób bezpośredni, to jest struktura wydatków, struktura budżetu wojskowego Pentagonu. Odejście od tego systemu dwóch wojen jednocześnie miałoby prowadzić w zamyśle obrońców tej koncepcji do przeznaczania większej części środków na nowe typy uzbrojenia niżli na utrzymywanie rozbudowanej sieci baz amerykańskich, bo ich zdaniem to nowe techniki broni przesądzą w perspektywie najbliższych kilkunastu lat o przewadze wojskowej na świecie. Ameryka w sposób niepotrzebny wydaje pieniądze na bardzo dużą liczbę baz wojskowych, co też pokazuje, że jakby skłonność wyasygnowania pieniędzy, bo do tego to się sprowadza, na budowę baz wojskowych na przykład w Polsce dla amerykańskich sił pancernych, będzie mniejsza w świetle tych przemian, które następują. No tak, bardzo dobrze, że to podniosłeś. Tutaj jest kilka wątków też, które chciałbym skomentować. Rzeczywiście słyszę z różnych głosów też podczas moich rozmów, że Amerykanie się będą głównie koncentrować na Pacyfiku. To determinuje dwie konsekwencje. Pierwsza jest taka, że geografia wojny Pacyfiku jest inna niż Europy. Tu są krótkie zasięgi w Polsce, lotnictwo taktyczne, więcej trakcji gąsienicowej, czołgi, może drony, krótki zasięg F-16. Właściwie nie ma żadnej roli dla marynarki, bo z Bałtyki i Morze Czarne pewnie będą strefą wyłączoną w wypadku wojny, strefą niczyją w walce systemów antydostępowych i przełamywania. W związku z tym ląd ma ogromne znaczenie na Pacyfiku, morze i powietrze i ogromne dystanse. To skłaniać może planistów amerykańskich na Pacyfiku do przejścia do rewolucji w sprawach wojskowych, to co Marek przed chwilą powiedział, czyli
nowe rodzaje broni, nowy sposób obserwacji, nowy sposób dowodzenia punktem ciężkości, systemy łączności dowodzenia, dowodzenia tym wszystkim na duże odległości, broń hipersoniczna, bo to skraca Amerykanom łańcuchy, ciągi logistyczne na zachodni Pacyfik, umożliwiając wpływ, umożliwiając działanie efektorów na duże dystanse i oddziaływanie bojowe. To wszystko, plus oczywiście wyzwanie chińskie i brak pieniędzy w Pentagonie oraz to, że Amerykanie uważają to, co powiedziałeś, że bazy są tak naprawdę siedzącymi kaczkami i zakładnikami polityki w regionie danego państwa, to Turcji względem kogoś w otoczeniu swoim Polski wobec Rosji. No i de facto tak byśmy chcieli trochę, żeby bazy amerykańskie były takim lewarem naszym na Rosję, tak? No, Amerykanie chcieli mieć wolne ręce, żeby Eurazji i rozwój technologiczny oraz wyzwania strategiczne w całej Eurazji, w szczególności na Pacyfiku, dają im do tego niezły argument. To wszystko skłania ponownie do stwierdzenia, że siły zbrojne RP muszą mieć własną koncepcję operacyjną, bo może się okazać, że będą w wojnie bez Amerykanów. Albo Amerykanie będą działać tylko z dużego dystansu na rozpoznaniu i na środkach kinetycznych z dużego dystansu, ale w terenie będziemy tylko my. To jest zupełnie inna wojna niż ta, o której sobie myślimy, że to jest sojusznicza i wszyscy na czołgach przejadą Niemen w kierunku na Taurogi, a później na Rygę, odbijając państwa bałtyckie. Jeszcze odrobinę eskalacyjną, o której powiedzieliśmy. Amerykanie są przyzwyczajeni, że kontrolują wszystkie szczeble drabiny eskalacyjne i stosują polityczne decyzje, na której drabinie, na którym szczebelku chcą się zatrzymać, kontrolując właśnie powietrze, ląd, morze, systemy obserwacyjne. No i wyraźnie widać poprzez ten deterrence by denial, że jakby nie czują tego. Mówiliśmy o rosyjskiej broni taktycznej, jądrowej i braku odpowiedzi póki co. Mówiliśmy o właśnie kwestii ANF, że Amerykanie czują nierównowagę, że właściwie są słabsi w regionie od Rosjan w tym zakresie, więc chcą wyjść z tego, od Chińczyków tym bardziej, to jest druga strona medalu, oraz to, że no nie, Rosjanie mają zlokalizowaną przewagę, a z jakiegoś powodu Amerykanie nie chcą na wschodniej flance, na wschodnim froncie przeznaczyć dużych wojsk. Być może z tych powodów, o których z Markiem rozmawialiśmy, co znowu skłania do tego, że mamy inną trochę sytuację wojskowo-strategiczną niż pozornie się wydaje państwa polskiego. I teraz może wrzućmy wątek potencjalnego stacjonowania rakiet amerykańskich na terytorium RP, bo słychać czasami takie głosy, była sławna wymiana pani ambasador USA w Polsce z ambasadorem Niemiec, ona nie wprost nie przesądzała, że to chodzi o rakiety z bronią nuklearną, tylko raczej może nuclear sharing, nie wiadomo, jak to na Twitterze krótko o tym może, ale trudno to jakoś podsumować, ale mówi się w korytarzach, tak? I ta kwestia, poza tym, że politycznie może wywołać wielką dyskusję, kłótnie właściwie między Niemcami a Stanami Zjednoczonymi, to ma ogromne znaczenie dla Polski. Może Marku, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Może wprowadźmy słuchaczy i widzów naszych w ten temat. Stanowisko amerykańskie dość jasno sformułował Marshall Billingsley, który jest wiceszefem Departamentu Stanu i ma odpowiadać za negocjacje układu START 3, który wygasa w lutym przyszłego roku. On miał takie spotkanie w Instytucie Hudsona i tam między innymi powiedział, że w gruncie rzeczy podział na strategiczne środki przenoszenia i niestrategiczne, to co się u nas określa mianem taktycznych, jest podziałem sztucznym i nieodpowiadającym realiom współczesnego świata i w związku z tym rokowania, notabene wielostronne, bo tam oczywiście też chodzi o przyciągnięcie czy zmuszenie Chin do uczestnictwa w tych rozmowach, powinny dotyczyć całego spektrum środków przenoszenia i nawet niekoniecznie głowic nuklearnych. Różnica tu jest dość zasadnicza, dlatego że o ile można mówić o pewnym parytecie, jeśli chodzi o głowice na nośnikach strategicznych. One tam w traktatach rozbrojeniowych ta maksymalna ich liczba to jest 1550,
I tutaj bardzo niewielką według dostępnych informacji przewagę mają Stany Zjednoczone, o tyle jeśli chodzi o rakiety o charakterze taktycznym, no to tu dość znaczącą przewagę mają Rosjanie. Z tego powodu, no, jak dużo nie do końca wiadomo, bo to są różne szkoły myślenia. No, najwięksi optymiści po stronie amerykańskiej czy zachodniej uważają, że Rosjanie dysponują liczbą 800 rakiet średniego i półśredniego zasięgu. Pesymiści nawet mówią o 5000, chociaż ta ostatnia liczba jest, jak się wydaje, przesadzona. Oczywiście, amerykańska projekcja siły politycznej i wojskowej jest głębiej w Europie, a zatem wpływy polityczne idące równolegle albo ręka w rękę z wojskowymi, no, poprawiają bardzo wiele parametrów polityki państwa amerykańskiego. W związku z tym znów prawdą okazuje się powiedzenie, że sojusze nie polegają na przysługach i robieniu łaski nikomu, tylko na interesach. Ważne, żeby Polacy o tym zawsze pamiętali, nie łudząc się, że jest inaczej. To wtedy Polska okazuje się ma istotne położenie, które można sobie dyskontować w różnorakich rozmowach, dyskusjach i negocjacjach, które są wewnątrz sojuszu na temat takiego, a nie innego interesu, który akurat może, a nie musi być zgodny z interesami państwa polskiego. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, Marku. W związku z tym, że mają teraz Amerykanie głębie, mają pokusę. W przeciwieństwie do czasów zimnej wojny, gdy silne, duże siły amerykańskie musiały być w Niemczech, żeby konsolidować wolę oporu zachodnich Europejczyków, teraz mają przekonanie, że nie muszą. I będą być może wchodzić dopiero we front wojny z odległości i stąd jest multi-domain battle. Tak, Marku? No, to bardzo dobrze na tej mapie widać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie jak jest skonstruowany amerykański system sojuszniczy w Europie. No proszę zwrócić uwagę, że Wielka Brytania ma trzy obszary odpowiedzialności. Pierwszy obszar to jest właśnie te GIUK, czyli wyjście na północny Atlantyk. Druga to jest obecność na Bałtyku. Trzeci obszar odpowiedzialności to jest obecność na Morzu Śródziemnym. Więc w tym sensie Wielka Brytania w systemie sojuszniczym amerykańskim jest tym, co jest określane mianem hubu bezpieczeństwa, bo ma największy zakres, jej siły zbrojne mają największy zakres odpowiedzialności. Na poziomie nieco niższym znajdują się Niemcy, które mają jakby istotną rolę w zakresie tutaj jakby kontynentu europejskiego, czyli tej części lądowej i dwa państwa są takimi pod elementami bezpieczeństwa na wschodniej flance, to jest Polska w ramach Centralnego Frontu i Rumunia w ramach frontu Południowego, nie licząc tych państw, które mają jakby specjalizację w pewnych domenach, no na przykład Dania ma specjalizację razem z Norwegią w niszczeniu łodzi podwodnych, a państwa bałtyckie mają specjalizację w domenie w cyberprzestrzeni, ale w sensie jakby generalnej struktury systemu sojuszniczego i bezpieczeństwa, no mamy taki piętrową konstrukcję odpowiedzialności, wynikającą też z położenia i z potencjałów tych państw. My jesteśmy na tym piętrze najniższym, ale funkcjonalnie niezwykle istotnym. Tak jest. I to powoduje, że Rosjanie, chcąc zmienić ten stan rzeczy, stworzyli systemy antydostępowe, które wypychają łatwość przyjścia Amerykanom z pomocą w terenach odległych od Atlantyku. I proszę zwróćcie uwagę Państwo. W czasie zimnej wojny cieśniny duńskie były frontem, stąd Ludowe Wojsko Polskie miało je zdobywać. Był front centralny Fulda Gap, Niemcy RFN, wschodnie Niemcy RFN, Czechosłowacja, granice tam. I Morze Bałtyckie było wewnętrznym morzem Imperium Sowieckiego. Wraz z rozpadem Sowietów i połączeniem Niemców, to morze stało się częścią Oceanu Światowego. I trudno powiedzieć, jaka flota dominowała na Bałtyku, bo nawet nikogo to nie interesowało. Stało się to przedmiotem wolności, strategicznym przepływem.
Teraz Rosjanie kwestionują swobodę tego i nie przez systemy antydostępowe, bez rozstrzygania, kto panuje, ale generalnie uniemożliwiają panowanie hegemonowi Oceanu Światowego, co diametralnie zmienia sytuację bezpieczeństwa państw bałtyckich. To widać na tej mapie, jak geografia różnicuje interes. I teraz tak, Amerykanie myślą, że będą mogli wylądować w Europie Zachodniej i zobaczyć, co się dzieje, i w koncepcji wielodomenowej wojny, bitwy, multi-domain battle, będą mogli wchodzić w teren Europy Środkowo-Wschodniej, który jest objęty rosyjskimi systemami antydostępowymi w manewrze. Tu jest tak. Państwo polskie powinno oceniać, czy koncepcja ma sens amerykańska. Po drugie, czy Amerykanie naprawdę zmieniają swoje wojska lądowe w kierunku pozyskania tych zdolności. I to powinno być przedmiotem analizy pod względem skuteczności gwarancji bezpieczeństwa. Dlatego, że to jest nowe wyzwanie. Amerykanie muszą wystawić właściwie nowe wojska lądowe do zupełnie innej wojny niż ostatnich 30 lat. I ostatnie zdanie, co chcę w tym sensie powiedzieć. Zwróćcie Państwo uwagę, że głębia strategiczna w zachodniej Europie i multi-domain model tworzy taką oto sytuację, że Amerykanie będą potrzebowali czasu oraz przestrzeni. I to na plecach Europejczyków na froncie centralnym i południowym ma się dokonać. Stąd jest ta koncepcja drutu rozciągniętego na ziemi, że siły zbrojne RP mają przyjąć uderzenia, związać przeciwnika u siebie, w państwach bałtyckich i kupić czas, aż Amerykanie, złośliwy by powiedział, łaskawie sobie wejdą w teatr operacyjny w ramach koncepcji multi-domain battle. Tak? I tutaj WOT ma ogromne znaczenie i powołanie WOT-u, czyli ten drut rozłożony na ziemi, o który się będzie potykał przeciwnik, siły specjalne potencjalnie, ta cała hybrydowość, to napięcie, które już teraz trwa. I teraz musimy sobie odpowiedzieć, co jest w interesie państwa polskiego oraz tak naprawdę do jakiej wojny my uważamy, powinniśmy chcieć dążyć, czy nie dążyć, do jakiej doprowadzić, jaki przebieg konfliktu byłby optymalny dla interesów państwa polskiego, bo to, co tutaj przedstawiamy, jest optymalne z punktu widzenia interesów amerykańskich. Mają czas, mają przestrzeń, mają decyzyjność, mają manewr, zastanawiają się, oceniają nasze postępowanie, czy się skutecznie bronimy, czy nieskutecznie, czy tylko 3 dni, czy 10, czy 30, zostawiając, a wszystkie karty sami mają przy piersiach. No, tu jest cały olbrzymi obszar zagadnień, które możemy tylko sygnalizować, bo ich omówienie by zajęło pewnie kilka godzin, ale trzeba mieć świadomość dwóch rzeczy. Po pierwsze, w 2018 roku przyjęto w Stanach Zjednoczonych nową strategię obrony, która jest jakby podsumowaniem takiego przemyślenia nowej sytuacji strategicznej. Ona w największym skrócie sprowadzając ją do kilku haseł, stanowi odejście od takiego paradygmatu, który dominował po zimnej wojnie, mówiącego o tym, że Stany Zjednoczone powinny być w stanie toczyć równolegle dwie wojny. Teraz już się tak nie myśli, teraz mówi się o jednej dużej wojnie i jednej wojnie mniejszej, raczej wskazując się, że ta większa wojna to będzie wojna z Chinami gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej, czy to będzie może południowo-chiński, czy inny obszar, to jest jakby kwestia otwarta, a druga wojna, znacznie mniejsza, przy zaangażowaniu mniejszych środków i też krótsza, może być albo wojną poprzedzającą tą pierwszą wojnę, tą duży konflikt, albo konfliktem, który został sprowokowany wybuchem poważnego konfliktu militarnego określanego mianem II wojny, co otwiera państwu rewizjonistycznemu, takiemu jak Rosja, okienko możliwości, żeby podyktować swoje warunki w sytuacji, kiedy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych są skoncentrowane na innych teatrach działań wojennych. W związku z tym ta zmiana paradygmatu pociąga za sobą fundamentalne zmiany w podejściu do jakby systemu bezpieczeństwa. Ja tu posłużę się takim przykładem. W ubiegłym tygodniu został opublikowany taki raport przygotowany przez zespół pod kierownictwem Bena Hodgesa. Bardzo interesujący, zawierający całą masę szczegółowych wskazań, ale ja nie o tym chcę teraz mówić. Tam jest jedna rzecz uderzająca w tym materiale, a mianowicie wiele razy powtarza się tam tego rodzaju teza,
że państwa graniczące z Federacją Rosyjską, czyli z państwem, które jest potencjalnym zagrożeniem, mają zarówno potencjał ludnościowy, jak i potencjał gospodarczy mierzony produktem krajowym brutto, który jest większy od potencjału Federacji Rosyjskiej, łącznie traktując to. A w związku z tym nie ma żadnych przesłanek, dlaczego by te państwa nie byłyby w stanie stworzyć we własnym zakresie sprawnego systemu jakby bezpieczeństwa, który by je asekurował przed ewentualnym uderzeniem ze strony Rosji. Tam jest zawarta w tym materiale filozofia tego rodzaju, że Stany Zjednoczone jako gwarant bezpieczeństwa są podmiotem nie tyle dostarczającym fizycznie bezpieczeństwo przez przysłanie wojsk, chociaż od tego się nie uchylają, ale przede wszystkim motywującym państwa znajdujące się na wschodnim froncie do takiego wysiłku celem zbudowania własnego potencjału obronnego i takiego zorganizowania takiego systemu wzajemnej współpracy, dowodzenia, wymiany informacji, wspólnych zakupów uzbrojenia i tak dalej, żeby były one w stanie same skutecznie bronić się w ramach tak zwanej małej wojny z ewentualnie atakującą Federacją Rosyjską. Więc w tym sensie to dość zasadniczo zmienia całą filozofię gwarancji bezpieczeństwa i pojęcie tego, że Stany Zjednoczone są dostawcą bezpieczeństwa do naszego regionu Europy. To jest oczywiście pewien cel, to nie jest powiedzenie, że my rezygnujemy z zaangażowania, bo tak tego nie należy odbierać, ale w perspektywie 10 lat na przykład, czyli w perspektywie tego czasu, który określił szwedzki Instytut Obrony FOI, jako ten czas, kiedy Rosja będzie w stanie równolegle toczyć dwie wojny, to jest ten horyzont czasu, gdzie nasze kraje, naszego regionu powinny być w stanie samodzielnie przeciwstawić się rosyjskiemu uderzeniu. Taki wniosek moim zdaniem należy wyciągnąć z tych ostatnio publikowanych materiałów amerykańskich. No właśnie, i tutaj też się pojawia kilka wątków. Dobrze, że to powiedziałeś, dlatego że rzeczywiście Amerykanie uważają, ja się też z tym zetknąłem, że w Europie państwa, które tworzą tak zwany kordon sanitarny, Amerykanie niestety lubią używać tego określenia, mają PKB, które w stanie jest zrównoważyć rosyjski. Tak samo, tym bardziej na Bliskim Wschodzie, przeciwko Iranowi, tym bardziej. Natomiast nie ma szans na koalicję balansującą Chiny na zachodnim Pacyfiku. I tam jeszcze geografia powoduje, że Amerykanie muszą być w pierwszym łańcuchu, bo inaczej tamte państwa nie czują gwarancji bezpieczeństwa amerykańskich. Czyli tam Amerykanie muszą być zaraz tutaj, siedzieć pod ichniejszą Warszawą, ichniejszą Rygą, Talinem i jeszcze być główną siłą uderzeniową, a i tak jest problem, że i tak dadzą radę. Taka jest skala wyzwania na Pacyfiku. Także widzicie państwo, że przed Rzeczpospolitą burzliwe czasy, bo co tu dużo mówić, to Polska wystawia główne wojska lądowe na wschodzie. I to Polska jest głównym przeciwnikiem wojsk Federacji Rosyjskiej. I musimy zastanowić się, jakiej koncepcji operacyjnej potrzebujemy na taki scenariusz, który zresztą nie musi oznaczać wielkiej wojny światowej, tylko może oznaczać nielinearną wojnę limitowaną gdzieś tam na wschodniej flance. Z testowaniem architektury bezpieczeństwa Amerykanie nie muszą tu być. Mogą powiedzieć, że musicie sobie radzić sami, bo, i tu jestem większym pesymistą niż Marek Gudzisz, uważam, że Amerykanie nie mają w tej chwili środków na więcej niż jedną wojnę, a i tak nie wiadomo, czy wygrają tą jedną, gdyby była wojna z Chinami. Zresztą COVID, wydarzenia, problemy gospodarcze, depresja chyba, która dochodzi w Stanach Zjednoczonych, chyba nie poprawią tej sytuacji. Innymi słowy, znów nawet z tego powodu, tym bardziej trudne czasy, niepewne dla państwa polskiego i tym bardziej pilna potrzeba rozmyślania własnego na temat tej przestrzeni. No to jest jeszcze jeden wniosek natury politycznej, dość wyraźnie widać na tej mapie. Mamy tutaj państwa, które nie są członkiem paktu, a które są strategicznie ważne, takie jak Szwecja, Finlandia, one uczestniczą w programie tym Enhanced Opportunity. Mamy Polskę, Rumunię, do pewnego stopnia Bułgarię, gdzie ma
ma być przeniesione tam część dowództwa tych sił operujących na Morzu Czarnym do Warny, ale mamy przede wszystkim też Ukrainę, która nie jest ani w tym programie wysuniętej obecności, do którego dopiero aspiruje, natomiast jest objęta takim programem, takim porozumieniem trójstronnym, nazywanym porozumieniem bukaresztańskim. No i to pokazuje, że w gruncie rzeczy obok tych formuł współpracy NATO, one muszą być uzupełnione formułami współpracy wykraczającymi poza NATO, czyli umowami bilateralnymi albo wielostronnymi, ale nie z NATO jako pewną całością polityczną, tylko raczej mamy tutaj do czynienia ze współpracą państw budujących własne systemy bezpieczeństwa, które przy okazji są też częścią NATO, ale one muszą ze względów strategicznych orientować się na współpracę również z państwami, które nie są w NATO. Rozmawialiśmy ostatnio o Polsce, też o Pacyfiku. Wrócimy dzisiaj do Polskiego Teatru Wojny i do tej właśnie sytuacji, która wskazuje, że Polska jest punktem ciężkości całego wschodniego frontu. Bardzo jest znaczące, że ostatnio w debacie intelektualnej na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, pojawia się to, że to jest cały front, a nie tylko państwa bałtyckie. I nawet, że nie jest to tylko front od Zatoki Ryckiej do Zatoki Odeskiej, ale od Arktyki po wschodnie Morze Śródziemne, z kilkoma punktami ciężkości, oczywistymi jak Norwegia, Polska, Rumunia, cieśniny tureckie. No i Polska wystawia tu główny punkt ciężkości, jest głównym punktem ciężkości wojny lądowej. Od razu też powiem wszystkim widzom, że rozmawiamy rano, w dniu, w którym prezydent Duda będzie w Waszyngtonie, czy jest w Waszyngtonie, więc rozmawiamy rano, a opublikujemy to za kilka dni, w związku z tym w międzyczasie wyjawi się, co zostało uzgodnione. Więc o tyle jest to dla nas sytuacja niezręczna, że nie wiemy dokładnie, co zostało ustalone, a z drugiej strony zręczna, bo i tak mamy zamiar mówić o pewnych założeniach strategicznych, które z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej są niezmienne w tym układzie geopolitycznym, który jest teraz. No to trzeba uzupełnić, bo mamy przynajmniej dwa i ważne raporty opublikowane w ostatnim czasie. Jeden to jest raport zespołu pracującego pod kierunkiem generała Hodgesa, a drugi to jest raport Atlantic Council. I w obydwu tych materiałach jest rzeczywiście potwierdzenie tego przekonania, że Polska jest kluczowym państwem dla obrony frontu wschodniego, już nie flanki, na co trzeba zwrócić uwagę, bo to jest jakby istotna różnica. Mało tego, w obydwu dokumentach jest jedna myśl, która wydaje się będzie w najbliższym czasie coraz silniejsza w myśleniu elit amerykańskich, a mianowicie, że państwa, które są tymi wysuniętymi państwami w rejonie zagrożenia ewentualną agresją rosyjską, w gruncie rzeczy, biorąc pod uwagę rachunek sił i środków, mogą się bronić same. Przy takim zdystansowanym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych, ale w gruncie rzeczy mają potencjały ludnościowe, ekonomiczne i wojskowe, żeby samodzielnie móc zorganizować obronę, bo te potencjały są porównywalne z potencjałem rosyjskim. A jak weźmiemy na przykład pod uwagę ostatnio opublikowany artykuł O'Briena w Wall Street Journal, w którym on uzasadnia wycofanie części kontyngentu wojskowego Stanów Zjednoczonych z Niemiec, O'Brien jest doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta, no to wyraźnie on pisze, że państwa europejskie NATO mają trzykrotnie większe siły zbrojne niżli Rosja. W związku z tym też taki argument pada, ten obszar zainteresowania czy odpowiedzialności amerykańskiej jest po pierwsze strategicznie marginalny, po drugie nie ma co
pomagać komuś, kto może się sam znakomicie zorganizować i obronić. To jest jakby fundamentalna konstatacja i myślę, że ona będzie się upowszechniała wśród amerykańskich elit niezależnie od tego, która administracja będzie dążyć. W związku z tym też taka nadzieja, która się pojawia, że na przykład demokraci wrócą i wrócą stare dobre czasy, wydaje mi się nieco na wyrost. Tak, ja tu dodam od siebie jedną rzecz, że w ostatnich tygodniach również ja nabieram przekonania, że Amerykanie będą mieli nową strategiczną postawę, wynikającą również z ograniczonych środków finansowych, gdzie oprą się o sojusz pięciu oczu, czy pięciorga oczu, tak, czy pięciu oczu na oceanie światowym, a będą mieli tylko sytuacyjnych sojuszników w lądzie Eurazji, takich jak Polska, ale jednak daleko od Oceanu Atlantyckiego. Tym bardziej może być tak, że będziemy mieli przez długi czas konieczność prowadzić wojnę samodzielnie. A to skłania nas do następującego twardego wniosku, który tutaj z Markiem Budziszem chcemy przedstawić i trochę, żeby się ta debata w Polsce przetoczyła. Siły zbrojne RP i w ogóle politycy muszą zmienić sposób mentalny rozumowania o siłach zbrojnych. Po pierwsze, że siły zbrojne mają być realnym instrumentem polityki państwa, a nie tylko protezą czy humbugiem, która ma pokazywać, że wydajemy 2% i żeby wiązać Amerykanów tutaj z naszą ogólną sytuacją obronności, a Amerykanie jakoś to załatwią poprzez ogólne odstraszanie, poprzez ogólną swoją potęgę czy jakieś tam koncepcje, a my tak naprawdę tylko pokazujemy jakieś zaangażowanie, ale właściwie to polegamy na sojuszu i Amerykana. De facto nie traktując sił zbrojnych jako realnego instrumentu polityki państwa, wydając tak na trochę odwal się to 2% i kupując co jakiś czas jakieś rzeczy, żeby pokazywać zaangażowanie, ale de facto czy to są realne zdolności do realnej wojny, wpięte w cały system, to można dyskutować. Więc chcielibyśmy tutaj nacisnąć dzwonek alarmowy i powiedzieć, że najwyższy czas na zmiany w tym zakresie, nawet wynika to z postawy naszego najbliższego sojusznika, który nawet jeżeli będzie miał bilateralne relacje z nami, może nie być gotowy do bycia w wojnie od samego początku z siłami zbrojnymi RP. To skłania nas do kolejnego punktu, że musimy sobie w Polsce uzmysłowić, że wojna to nie jest od tam strzelanie. Wojna jest procesem politycznym. To oznacza, że musimy mieć teorię wojny, to znaczy co chcemy osiągnąć przez wejście do wojny, podjęcie tej wojny i mieć młotek, czyli instrument wojskowy do tego, co chcemy osiągnąć. A zatem musimy ustalić, jaki jest cel wojny z Rosją, co chcemy osiągnąć przez wejście do wojny z Rosją i jaki jest punkt ciężkości tej wojny, czyli co mamy robić, żeby osiągać ten cel. No, tu trzeba dodać, że na przykład w takim dokumencie opublikowanym w 2008 roku, który nosi tytuł Wizja Polskich Sił Zbrojnych do roku 2030, w ogóle nie jest wzięty pod uwagę scenariusz przewidujący obronę przez polską armię własnego terytorium. Tam jest dużo, dużo jako samodzielnego czynnika w tym sensie. Tam jest dużo uwagi poświęconej temu, co uważano wówczas za pewną miarę sojuszniczej wiarygodności, czyli działaniu sił ekspedycyjnych. Natomiast przez ten czas od roku 2008 sytuacja się na tyle zmieniła, że pora zrewidować to myślenie. Do tej pory planowanie strategiczne na polskich sił zbrojnych było w gruncie rzeczy ograniczone do myślenia w kategoriach takich, że zawsze będziemy działali jako część sił natowskich. Natomiast to wydaje się dzisiaj już optymizmem, a przynajmniej musimy posiadać scenariusz, co zrobić, jeśli by to się nie okazało pewne, mam na myśli wsparcie oczywiście. No właśnie, i tu się pojawia kolejny temat, który moim zdaniem jest w debacie publicznej w Polsce nieobecny, tak zwanej drabiny eskalacyjnej. To znaczy w każdym konflikcie,
politycznym, wojskowym, a nawet naszych osobistych konfliktach, biznesie i innych relacjach, dominuje ten, kto ma kontrolę drabiny eskalacyjnej. I że może tak wyeskalować ten konflikt, że ktoś odpuszcza. Oczywiście w tej drabinie eskalacyjnej są różne szczeble. Można zogniskować strefę konfliktu do kilku szczebli. Zarówno w sensie gry psychologicznej, ale też oczywiście geograficznie, ale też poprzez wertykalne lub horyzontalne poszerzenie używania technologii czy używania rodzaju oddziaływania. I my innymi słowy, są sfery kilku szczebli, gdzie możemy odebrać Rosjanom zdolność kontroli eskalacji. Tak? Ta debata też się również powinna przetoczyć przez Polskę, dlatego że akurat nawet jeżeli jesteśmy sytuacyjnym sojusznikiem Amerykanów i nawet jeżeli Amerykanie przychodzą z oceanu światowego najpierw z siłami powietrznymi, z czymś tam, z rozpoznaniem, to i tak musimy zademonstrować zdolność do kontroli eskalacji na określonych szczeblach, tak? A przynajmniej geograficznie i w pewnym zakresie zdolności. I musimy mieć na to koncepcje operacyjne. Innymi słowy, trzeba się oderwać od tego myślenia, że jakoś to będzie i coś Amerykanie wymyślą. A wydaje mi się, że takie myślenie panuje w elitach politycznych państwa polskiego, a nie wymyślą. Po prostu nie wymyślą, bo nie ulepią z tej rzeczywistości nic. I to widać. To widać. Tutaj oczywiście pojawia się kwestia tego, co się nazywa sygnalizacją strategiczną. Otóż już w tej chwili, w trakcie wojny nowej generacji i w tej próbie sił między mocarstwami rewizjonistycznymi, w naszym tutaj obszarze geograficznym Rosji, a Stanami Zjednoczonymi i NATO, trwa próba sił. I kto wygrywa? Rosjanie pokazują, że kontrolują drabinę eskalacyjną przez te demonstracje wojskowe, przez Iskandery, przez manewry wojskowe, przez snap exercises, tak, czyli te wyrywkowe ćwiczenia. Tu pojadą, tam przejadą, tu wystrzelą, tu powiedzą, tu mówią o deeskalacyjnym użyciu broni jądrowej, po to, żeby, jak oni mówią, a teraz chcemy, żeby było takie, a nie inne rozwiązanie polityczne, to żeby wszyscy się liczyli z tym rozwiązaniem politycznym w regionie, chyba że Amerykanie zablokują to rozwiązanie polityczne. I problem polega na tym, że gdy Amerykanie będą coraz bardziej odchodzić i nie będzie jasne ich poważne zaangażowanie, pomimo tego, że 1000 żołnierzy więcej i tak dalej, i nie będziemy mieli własnych odpowiedzi, to sami znajdziemy się w strefie niejasności strategicznej. Nie możemy sobie na to pozwolić jako Rzeczpospolita. Nie możemy, nawet jeżeli kontyngent amerykański będzie zwiększany. Po prostu nie możemy sobie na to pozwolić, bo to odbiera nam bezpieczeństwo w tej chwili. Tym bardziej, że możemy mieć do czynienia z działaniami poniżej poziomu uruchamiającego artykuł 5 karty NATO, czyli z działaniami takimi, które powodują skutki polityczne niekorzystne z naszej perspektywy, ale nie oznaczają wprost agresji wojskowej, a w związku z tym nie muszą się spotkać ze skoordynowaną i wspólną odpowiedzią całego sojuszu. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, no trzeba jednak zwrócić uwagę na nasilające się i pojawiające się różnice, spory i napięcia w obrębie samego NATO. Tu najlepszym przykładem są kontrowersje między Turcją a Francją i to też pokazuje, że sam sojusz nie jest już aż tak spoisty, jak to było w przeszłości. Zresztą powołanie grupy refleksyjnej przez przewodniczącego NATO no jest świadectwem pewnego kryzysu, bo grupy refleksyjne powołuje się w sytuacjach kryzysowych. Ich zadaniem jest zastanowienie się, jak przełamać pewien impas. Na to nakładają się wyzwania dość otwarcie już płynące ze Stanów Zjednoczonych, ze środowisk eksperckich, ale też i potwierdzane przez Jensa Stoltenberga w jego ostatnich wystąpieniach, mówiące o tym, że NATO winno nieco przesunąć swoje pola zainteresowania również na, z grubsza rzecz ujmując, tematykę chińską. Dlatego że Chiny przez swój rozrost czy wzrost swojego znaczenia przybliżyły się do NATO, co oznacza,
że nie można wykluczyć, iż Pakt Północnoatlantycki przestanie być paktem geograficznie ukierunkowanym na obronę Europy i rejonów północnego właśnie Atlantyku, a będzie paktem, czy będzie ewoluował w stronę paktu o znacznie szerszych geograficznie obszarach odpowiedzialności. To znów oznacza, że nasze tereny siłą rzeczy staną się nieco bardziej peryferyjne i wzrośnie odpowiedzialność państw tutaj się znajdujących. Tak. Oczywiście taka transformacja będzie oznaczała, że sojusz zmienia się bardziej w Związek Ateński, prawda, znany ze starożytności, niż ten kolektywny system obrony, do którego dołączyliśmy w ciągu ostatnich 25 lat, grubsza rzecz ujmując. I to zmieni oczywiście optykę naszą, ale tym bardziej wzmocni potrzebę własnych koncepcji operacyjnych tutaj w tych masach lądowych, które wachlarzowo się rozchodzą w kierunku Rosji i Eurazji. Na tym grafie, czy na tej grafice zobaczycie coś, co jest dla naszych słuchaczy, widzów oczywiste. Główne kierunki zainteresowania, może przerzucę na następną stronę, to będzie wraz z opisem. Czyli mamy Rosję, która wisi nad naszym bezpieczeństwem i chce dominować tej przestrzeni, wejść do Europy ze swoją polityką, szuka tylko zaproszenia na raut europejski ze strony Niemiec, Francji, być może innych graczy, którzy potrzebują Rosji do równoważenia czy realizacji swoich interesów poprzez używanie rosyjskiego lewara, tego czy innego, czy to energetycznego, jak w przypadku Niemiec, czy wojskowego, jak w przypadku Francji, na wschodnim Morzu Śródziemnym. Zresztą pisaliśmy o tym, a właściwie Marek o tym pisał w znakomitym opracowaniu Cymburskiego, że to jest zawsze, Cymburski uważał, że to jest zawsze szansa Rosji, że państwa zachodniej Europy chcą ją wciągnąć. To jest od Piotra Wielkiego, a już na pewno od Cerycy Katarzyny powtarzający się mechanizm do tej polityki i zawsze jest to kosztem Rzeczpospolitej. Więc jest ta Rosja wisząca nad nami. Na bordowo są zaznaczone obszary, które dają nam głębię strategiczną, tworzą bufor. Oczywiście Atlantyk, NATO, Amerykanie, którzy dają nam jakąś tam szansę na to, żebyśmy mieli tę głębię strategiczną i przyjdą nam z pomocą. Niemcy, którzy w przypadku, gdyby NATO naprawdę miało się ruszyć nam z pomocą, są kluczem i są mostem lądowym. Szwecja, która daje poszerzenie teatru, horyzontalne poszerzenie, ale wertykalne również. Horyzontalne, bo geograficzne poszerzenie, gdybyśmy mieli sojusz ze Szwecją, albo się dogadywali, że możemy stacjonować na Gotlandii, albo nasze samoloty w Szwecji. To zmienia to kompletnie pole walki. Oczywiście Ukraina, która wiąże Rosję na wschodzie i daje, wiąże od południowego kierunku, daje nam poważny bufor bezpieczeństwa, co było podstawowym założeniem wielkiej strategii Józefa Piłsudskiego podczas operacji wiosennej 1920 roku. Zresztą nawet na poziomie instynktownym kolejni politycy popierali odrywanie się Ukrainy od tego konstruktu postsowieckiego po roku 1991. W kolejnych rewolucjach, kolejnych Majdanach, kolejnych sprawach, które jak wiemy wybuchały na Ukrainie, no i oczywiście Białoruś. Klucz do Smoleńska, klucz do Moskwy, klucz do Warszawy, Łukaszenka po środku, nasze odwieczne zmartwienie, czy mamy do czynienia tylko ze strategiczną maskirowką, a Białoruś jest częścią Rosji z punktu widzenia wojskowego, czy nie, co diametralnie zmienia postać rzeczy, planowanie nasze operacyjne. Znaki zapytania co do Białorusi, co do Łukaszenki, o tym też chcielibyśmy porozmawiać. No i fundamentalny znak zapytania co do tego, jaką my mamy politykę względem Białorusi, bo względem tych wszystkich punktów na bordowo musimy mieć określone polityki, które są realizowane później w tak zwanej egzekucji wykonawczej, po to, żeby poszerzać, zabezpieczać, wzmacniać te wpływy na tych kierunkach, poszerzać pole bezpieczeństwa państwa polskiego. No i tutaj Białoruś wydaje się być jeszcze nie odpowiednio zaadresowana, czy odpowiednio zorganizowana ta polityka, przynajmniej to jest moje zdanie, będę ciekawy, co Marek powie. I na to nakłada się koncept, na to wszystko, co powiedziałem, nakłada się paląca potrzeba nowej koncepcji operacyjnej dla Sił Zbrojnych RP, które w warunkach oczywiście wojny będą siłą, która jest w stanie tutaj
mieć udział czy prowadzić działania wojenne w kontekście tego pola bezpieczeństwa zarysowanego, ale również w kontekście zbrojnego pokoju, a z takim mamy teraz do czynienia, jest czynnikiem gry o równowagę. Liczą się z naszymi zdolnościami, które potrafimy zademonstrować, czy to zamknąć Zatokę Fińską, czy zademonstrować zdolność aktywnej obrony na głębokich, drugich eszelonowych podejściach przez Białoruś, czy dokonywać projekcji siły przez przesmyk suwalski, żeby pomagać państwom bałtyckim aż za linię Niemna. Także jak widzicie, ten temat jest ogromny, a ja właściwie dopiero zacząłem mówić o tym. Marku, czy na tym etapie chciałbyś coś dodać? Ja bym chciał przede wszystkim powiedzieć kilka słów na temat Białorusi. Dlatego, że my jesteśmy szczególnie w ostatnim czasie dość zafrapowani tym, co się dzieje na Białorusi, polityką elit białoruskich. Natomiast trzeba trzeźwo spojrzeć na pozycję Białorusi i ona wygląda z grubsza rzecz biorąc w sposób następujący. Po pierwsze, jeżeli mówimy, że w ramach państw NATO pewnym ideałem jest osiągnięcie poziomu wydatków wojskowych w wysokości 2% PKB, na razie abstrahuję od tego, na co te środki są przeznaczane, to trzeba pamiętać, że Białoruś od przynajmniej 10 lat wydaje znakomicie mniej na swoje siły zbrojne niż te 2%. To się waha od 1,2 do 1,4 tamtejszego PKB. Trzeba pamiętać, że PKB Białorusi to jest około 70 miliardów dolarów, czyli 1,2% to jest jakieś 800 milionów dolarów. To jest cały budżet wojskowy Białorusi, co pozwala im na utrzymanie dość rozbudowanych, jak na wielkość kraju, sił zbrojnych, ale znakomicie niedofinansowanych. Na przykład Białoruś nie może sobie pozwolić na szerszy plan modernizacji wojsk pancernych, czy sił pancernych, które odziedziczyła po Rosji sowieckiej. W tym sensie Białoruś, i to trzeba mieć tego świadomość, niezależnie od polityki, nie jest liczącą się siłą wojskową w regionie, a z pewnością nie jest przegrodą czy jakąś barierą dla Rosji. Białoruś próbuje budować swoją pozycję, głównie stawiając na wojska rakietowe, natomiast to nie zmienia tej dramatycznej dysproporcji sił, czyli to jest jakby pierwszy element. Drugi element jest oczywiście głęboka integracja aparatu wojskowego Białorusi z rosyjskimi siłami zbrojnymi. Integracja, a korzystając z doświadczenia ukraińskiego, trzeba też powiedzieć infiltracja. Więc z wojskowego punktu widzenia wydaje mi się, że Białoruś nie jest czynnikiem, który w ogóle można by było rozpatrywać jako jakiś element buforu. Buforem jest przestrzeń, którą Białoruś zajmuje, natomiast jak uważam, i tak też zakładają rosyjscy planiści, przynajmniej tak to było w rozmaitych scenariuszach ćwiczeń Zapad, które tam dość regularnie są organizowane, Białoruś jest traktowana jako przestrzeń, którą pokonuje się bardzo, bardzo szybko. Nie sądzę, żeby nawet w hipotetycznym scenariuszu oporu białoruskich sił zbrojnych cokolwiek tu się miało zmienić. No właśnie, bardzo ciekawe jest to, co powiedziałeś, to rozróżnienie na bufor przestrzenny i na bufor, który się sam organizuje. I przepustowość takich buforów jest zupełnie inna, zwłaszcza na równinach. Rzeczywiście jest to bardzo ciekawe rozróżnienie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy nie tylko historię oczywiście II wojny światowej, obecne sytuacje, ale nawet rok 19-20. Były zamierzenia polskiej polityki w czasie wojny 19-20, 18-21, żeby Białoruś również miała reprezentację polityczną i żeby stworzyła zorganizowany bufor. To kompletnie bardzo szybko upadły te pomysły. W związku z tym rzeczywiście to wojsko polskie musiało swoimi nogami, bagnetami wytyczyć granice na białoruskim kierunku operacyjnym, który zawsze bardziej groził Warszawie. Tak? Jak wiemy z obu ofensyw tuchaczewskiego, a później z operacji warszawskiej i niemieckiej, od tych ostatnich zakończonych sukcesem Wojska Polskiego w roku 20,
Z Ukrainą wydawało się, że są większe prognozy, żeby stanowiła nie tylko przestrzeń, oddalając nas od bramy przemyskiej, oddalając, przepraszam, wojska sowieckie, rosyjskie, imperialne wschodu od bramy przemyskiej. Operacja kijowska miała pomóc z zewnątrz skonsolidować państwo ukraińskie, które w jakiś sposób stworzyłoby to Międzymorze z nami, w federacji czy konfederacji, to nie tu miejsce na dyskusję. Innymi słowy można powiedzieć, że oczywiście fiasko poprawy kijowskiej oraz przebieg wojny 20 roku i traktat rycki podsumować można, ostatnio mam takie przemyślenie, dwoma zdaniami. Zwycięstwo wojskowe sił Rzeczpospolitej, owszem, ale przegraliśmy strategicznie tę wojnę. Dlatego, że nie udało nam się ani stworzyć buforów zinstytucjonalizowanych Białorusi i Ukrainy, na to był plan maksimum, i stworzyć jakiejś konfederacji międzymorza, bloku międzymorskiego, który blokowałby Rosję, miał potencjał gospodarczy, demograficzny bloku pomiędzy Niemcami a Rosją. To było marzenie Józefa Piłsudskiego i w ogóle naszego planu federacyjnego. Ale też no, siłą rzeczy zmęczone wojsko nie miało siły już dojść do Dniepru i Dźwiny i stworzyć, jeżeli nie zinstytucjonalizowanych buforów, to stworzyć warunki dla jakiegoś innego ułożenia politycznego, ale w ramach wielkiej przestrzeni, która sama w sobie na wschód od Brześcia dawałaby bufor bezpieczeństwa wystarczający państwu polskiemu. I innymi słowy, chyba Józef Piłsudski, to jest moja autorska teza, czuł i nie był zadowolony z wyniku wojny, z punktu widzenia jakiejś dłuższej strategii państwa, które być może powinno, no generalnie, że wyglądało na to, że tylko w tym okienku geopolitycznym jest w stanie się utrzymać. I to jest odwieczny problem państwa polskiego. Dlatego mówimy o tym, bo chcemy państwu pokazać, jak bardzo ważne jest to, co się dzieje w Mińsku, kto tam rządzi i jak ta przestrzeń jest organizowana. Oczywiście na Ukrainie tak samo. I zatem może postawmy tezę. Co byłoby optymalnym, Marku, celem? Jak z punktu widzenia Warszawy powinno być optymalne zorganizowanie tej przestrzeni białoruskiej, żeby obsługiwało to nasze interesy bezpieczeństwa, zwłaszcza z punktu widzenia wojskowego? Optymalnie to powinno wyglądać, znaczy optymalnie powinno to być w zgodzie z deklaracjami, przynajmniej to jest jakiś, nazwijmy to plan minimum, z deklaracjami tych środowisk politycznych na Białorusi, które mówią, że w gruncie rzeczy Białoruś powinna być państwem neutralnym w tej części Europy, czy może pozablokowym, bo to jest jakby trochę lepsze określenie. Pozablokowość musi być warunkowana zdolnością do samodzielnej obrony, zdolnością do spełniania roli rzeczywistego, nazwijmy to umownie z polskiej perspektywy, bufora oddzielającego nas od Rosji, od Federacji Rosyjskiej. Dzisiaj Białoruś takiej roli nie spełnia, bo niezależnie od deklaracji na temat suwerenności politycznej, które często ostatnimi czasy podnosi Łukaszenka. Kontynuujemy po krótkiej przerwie spowodowanej przerwami technicznymi, dostępnością internetu. Włączam ponownie screena. Tak, kontynuujmy, Marku, w kontekście tej zdolności do bycia neutralnym państwem, czy braku tej zdolności Białorusi. Dobrze, ale to już rejestrujesz? Tak, jest rejestrowane, idziemy. Warunkiem neutralności państwa białoruskiego, tak jak czego chcą tamtejsze elity, bo na tym opieram swój pogląd, że to jest pewien cel polityczny, o którym się tam mówi, jest posiadanie zdolności samoobrony. Dzisiaj Białoruś tego nie posiada i w tym sensie nie może być traktowana jako państwo, które stanowi realny bufor oddzielający Polskę od Rosji. W sensie politycznym
Wydaje się, że to powinien być długofalowy plan polskich elit, ażeby sprzyjać tego rodzaju ewolucji myślenia Białorusinów o roli własnego państwa, to raz, dwa, sprzyjać wzmacnianiu ich potencjału, również i wojskowego, bo to oddziela Rosję od Polski. I w tym sensie to jest jakby plan pewnie na kilkanaście lat obliczony. No dobrze, a gdyby się okazało, że Białoruś sama się nie ocenia na zdolność niezależności, prawda, no ze względu na PKB, słabą gospodarkę i jednakowoż i Polska i Rosja są potężniejszymi organizmami, to jaka powinna być nasza polityka wówczas w kontekście bezpieczeństwa względem Białorusi? Czy tu wchodzimy w sferę dość powiedziałbym ryzykowną, bo to jest kwestia snucia pewnych prognoz. Moja prognoza jest następująca. Mianowicie obecnie rządzące elity Białorusią, czyli obóz Łukaszenki, tak to nazwijmy te siły, nie jest zainteresowany z różnych powodów modernizacją organizmu gospodarczego własnego państwa. Organizm gospodarczy jest zapóźniony, jest niekonkurencyjny wobec państw ościennych, zarówno Polski, jak i Rosji, już nie mówiąc o całej Unii Europejskiej. Dźwiga poza tym na sobie cały bagaż pewnych zobowiązań socjalnych. Ostatnie zmiany na Białorusi, czyli zmiana rządu, dojście do władzy siłowików, przedstawicieli resortów siłowych, tylko umacnia tego rodzaju pogląd. To jest raczej myślenie w kategoriach substytucji importu i pewnej autarki gospodarczej niżli w kategoriach modernizacji i otwierania tej gospodarki na konkurencję. Co to oznacza? No oznacza to, powiedziałbym, powielenie tego trendu rozwojowego, który Białoruś przeżywa od 10 lat, a trzeba pamiętać, że tam gospodarka się nie rozwija od co najmniej 10 lat. PKB nie przyrasta. To jest taka krzywa, że w niektórych latach jest na plusie, ale są też lata, gdzie jest na minusie. Tegoroczna perspektywa to jest perspektywa spadku. Tu się dyskutuje, ale instytucje zachodnie mówią o 6% PKB. Białoruś została też pozbawiona przez Rosję całego szeregu możliwości zarobkowania przez uprawianie takiego reeksportu, na przykład części węglowodorów. W tym sensie Białoruś jest państwem, które nie ma potencjału gospodarczego samodzielnego. Elity rządzące obecnie Białorusią nie mają woli wewnętrznej, żeby zaprojektować oraz wdrożyć plan stopniowej modernizacji własnego organizmu państwowego. To jest proces niezwykle trudny, to trzeba o tym przecież pamiętać, patrząc na przykład na doświadczenia Ukrainy.